Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję poświęconą dowodzeniom twierdzeń. Lekcja trudna, ale myślę, że razem damy radę. Spokojnie, nie martw się. Zanim będę robiła i analizowała z Tobą przykłady, które przygotowałam na to nasze spotkanie, czyli będziemy dowodzić twierdzenia, które przygotowałam, zanim to powiem coś na temat budowy. Otóż, najważniejsze rzeczy, jeżeli będę dowodziła twierdzenia, jeżeli zobaczysz zadanie, w którym występuje wykaż, że, udowodnij, że, uzasadnij, że, pokaż, że, to znaczy, że to jest do pokazania, do udowodnienia twierdzenie. I teraz twierdzenie z punktu widzenia matematyki składa się z trzech, tak zbudowane z trzech części. Pierwsza część, nazwamy ją założeniem i albo piszemy sobie po prostu całą treść założenie, albo skrótowy zapis zał. Założenie dwukropek. I założenie to jest to, co jest dane w zadaniu, w konkretnym poleceniu, prawda? Czyli to jest tak jakby dane. Tak to oczywiście w cudzysłowie napiszę, założenie tak jakby dane. Teraz druga część, która bardzo ważna jest dla twierdzenia, nazywana jest tezą. No i tezę tak zapisujemy, niektórzy też tezę piszą samą te dwukropek, ja będę raz tak zapisywała. I ta teza to jest to, co trzeba udowodnić. Zapiszę, to co trzeba pokazać albo udowodnić. Bądź też wykazać, bo to różnie możemy mówić, nie? Pokazać, udowodnić, uzasadnić, wykazać. Czyli to, co trzeba udowodnić. I my musimy z treści naszego polecenia wywnioskować, co jest założeniem, a co jest naszą tezą. I ostatnia część to jest dowód. Dowód, no ta część jest najtrudniejsza, bo to musimy sami zrobić, bo założenie i tezę przepisujemy z treści, a dowód robimy sami, można w skrócie D2. Czyli to są nasze czynności, które prowadzą do udowodnienia tezy. Można pisze w skrócie czynności. Czynności prowadzące do udowodnienia tezy. I teraz tak, są dwa rodzaje dowodów. Pierwszy rodzaj to dowód wprost. I na czym on polega, ten dowód wprost? Dowód wprost polega na tym, że wychodzimy z jednej strony i dochodzimy do drugiej. Albo z lewej do prawej, albo z prawej do lewej. Czyli na przykład wychodzimy z lewej, coś tam przekształcamy, dochodzimy do prawej i dowód kończymy CKD. Co kończy dowód? Albo co należało dowieść, CND. Albo co należało udowodnić, CNU. Różne są oczywiście jeszcze skróty do końca dowodu, ale tyle wystarczy, myślę. To jest jeden rodzaj dowodu. Dowód wprost. Dowód wprost jest najczęściej ćwiczony w szkole. Oczywiście ja polecam również drugi dowód, który ten drugi dowód nazywa się nie wprost. Dowód nie wprost i my to musimy zasygnalizować na maturze, że chcemy robić dowodem nie wprost. Albo piszemy słownie dowód nie wprost, albo czasem uznajemy taki zapis D do minus pierwszej, czyli tak jakby dowód nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost i kiedy go stosować? Oczywiście dowód nie wprost stosować najlepiej wtedy, ja osobiście lubię stosować go wtedy, kiedy dowodzę nierówności. No dowodzić nierówności w matematyce jest bardzo trudno, ale my będziemy te nierówności dowodzić dowodem nie wprost. I teraz ten dowód nie wprost polega na tym, że zaprzeczamy tezę. Czyli mamy tezę i my ją zaprzeczamy. Czyli polega na zaprzeczeniu tezy. Napiszę zaprzeczenie tezy. To jest główna część naszego dowodu nie wprost. Czyli w dowodzie zaprzeczam tezę. Czyli na przykład miałam x większe od 2 w tezie, to zaprzeczam x mniejsze lub równe od 2. I teraz, co dalej robię? Dalej rozwiązuję na przykład daną nierówność i każdy dowód nie wprost musi się kończyć napisaniem przez nas bądź skomentowaniem sprzeczność. Dochodzimy do sprzeczności i wtedy na końcu piszemy, co kończy dowód, czy też inne znaczki. Czyli jeżeli robimy dowodem nie wprost, to my zaprzeczamy naszą postawioną tezę i tak przekształcamy, żeby w pewnym momencie napisać, nie, to jest sprzeczność, to jest sprzeczne. I wtedy kończymy dowód. Dlaczego? Bo jeżeli ja zaprzeczę
coś, co jest sprzeczne, to znaczy, że to, co było wyjściowe, jest prawdziwe. Bo to jest tak jak w negacji. Pamiętasz, negacja pewnego zdania, oznacza negacja negacji, jest równoważna właśnie ze zdaniem. Czyli jeżeli zaprzeczam tezę i dojdę do sprzeczności, to jest tak samo, jak gdybym ja udowodniła, że moja teza wyjściowa jest prawidłowa. Takimi metodami będę teraz rozwiązywała zadania, które przygotowałam na to nasze spotkanie, czyli albo dowodem wprost, albo dowodem nie wprost. Pamiętaj o tym, że ten dowód składa się z trzech etapów. To jest takie bardzo ważne, dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, bo wtedy jak uczeń rozwiąże w taki sposób takich trzech części, to zadanie jest takie perfekcyjne, tak się nie da nic odjąć, nic dodać i jest po prostu super. Ja osobiście uwielbiam rozwiązywać zadania dowodowe właśnie za pomocą tego zapisu założenie, teza, dowód. I tak chciałabym, żeby każdy nauczyciel uczył. No a teraz myślę, że już jest dobry czas na to, żeby właśnie podowodzić troszkę. Więc spróbujmy coś powykazywać. No to dowodzimy. Zadanie numer 1. Udowodnij, że jeżeli A jest liczbą rzeczywistą, różną od zera i A dodać 1 nad A równa się 3, to A kwadrat plus 1 nad A kwadrat równa się 7. Popatrz, ja w ogóle na razie nie przepisałam nic z treści. Dlaczego? Bo ja chcę to zrobić razem z Tobą. Czyli z mojego zadania ja chcę z tej treści wyodrębnić to, co jest założeniem i to, co jest tezą. W związku z tym najpierw przeczytajmy taką bardzo ważną rzecz. Jest udowodnij, że i później jest słowo jeżeli. Otóż, jeżeli zobaczysz właśnie takie słowo w naszym twierdzeniu jeżeli, to ono Ci powinno informować, że właśnie tak są zbudowane twierdzenia najczęściej w matematyce. Za pomocą tego spójnika jeżeli to, spójnika implikacji. Jeżeli coś, to coś. I zazwyczaj jest tak, że właśnie tak twierdzenie wygląda i to jest nasze założenie, a to, co jest po spójniku to jest nasza teza. Dlatego z taką informacją ja teraz będę chciała, żebyśmy wypisali, co w naszym zadaniu tym konkretnym jest założeniem. Otóż, po spójniku, jeżeli jest tak, A jest liczbą rzeczywistą różną od zera. Zapiszmy. A należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera. No tak możemy to zapisać. I, czyli spójnik koniunkcji, ale to jeszcze jest w tej części, czyli ja to też zapiszę, że jak do A dodam 1 nad A, to otrzymuję 3. I teraz mamy spójnik to, coś tam. I to, co właśnie powiedziałam po tym spójniku to jest nasza teza. I ja tą tezę przepiszę. A do kwadratu dodać 1 nad A do kwadratu, to się równa 7. I oczywiście piszemy dowód. Teraz już mogę odłożyć treść i będziemy próbować to dowodzić. Czyli, jeszcze raz powtarzam, założenie, teza, dowód. Co w dowodzie będziemy robić? Na pewno w dowodzie bardzo często, oczywiście są różne zadania z różnymi dowodami, ale dosyć często pojawia się taka analogia, że w dowodzie oczywiście wykorzystujemy założenie zawarte w zadaniu. To znaczy, to, że A jest rzeczywiste z wyłączeniem zera, to jest po to napisane, że tu A w mianowniku 0 być nie może, bo nie wolno dzielić przez 0. Więc to jest założenie, z którego tak nie bardzo będziemy korzystać. Ale to założenie ja przepiszę. A dodać 1 nad A równa się 3. Założenie można w dowodzie przepisać. Bardzo często tak właśnie się dzieje. Natomiast poprzez przekształcenie tego założenia, na przykład, mamy dojść do tezy. No i teraz tak, pomyślmy. Co tutaj jest wspólnego w tym naszym założeniu, które przepisałam w dowodzie i w tezie? Otóż podobna jest troszkę budowa, tylko różni się tym, że tu są kwadraty, a tu kwadratów nie ma. Więc jak uzyskać kwadrat? Po prostu podnieść obustronnie do kwadratu. No to spróbujmy podnieść obustronnie do kwadratu, ale pamiętaj, muszę to zrobić tak. 1 dodać 1 nad A i to do kwadratu równa się 3 do kwadratu. Ja podnoszę lewą stronę do kwadratu, równa się prawa strona do kwadratu. No to co tu będziemy stosować? Oczywiście wzór skróconego mnożenia. Czyli powinniśmy to oczywiście pisać cały czas pod spodem w dowodzie. Ja mam tu jakby drugą część, mogę potraktować jako druga kartka, druga część, będę kontynuowała tutaj od góry. Ale tutaj powinno być ładnie jedno pod drugim, tylko mi się tablica kończy.
Ale tu jeszcze troszkę mam miejsca. Czyli tak, pierwszy wyraz do kwadratu, czyli a kwadrat, jest we wzorze skróconego mnożenia. Dalej mamy plus 2ab, czyli plus 2 razy a i razy naszym b to jest 1 nad a. Dodać b kwadrat, czyli naszym b to jest 1 nad a i to do kwadratu. I to się równa 3 do kwadratu, czyli 9. No to popatrzmy. Tu mamy a kwadrat, więc to przepiszemy. Dodać. Tu mamy tak. 2 razy a razy 1 nad a. Jeżeli masz problem z tym, to napisz sobie na przykład tutaj nad 1 i wtedy widzisz, że to a z tym a się skróci. I zostanie ci po prostu 2 razy 1, czyli po prostu 2. Dodać. Podnosimy do kwadratu. 1 do kwadratu to 1 i a do kwadratu to po prostu a do kwadratu równa się 9. To teraz zrobię taką rzecz, że tą liczbę przeniosę na swoją stronę, czyli na prawą stronę. Czyli po tej stronie mi zostanie lewej a kwadrat, dodać 1 nad a kwadrat równa się 9. Jak przenoszę, zmieniam znak minus 2. Czyli a kwadrat dodać 1 nad a kwadrat równa się 7. I teraz popatrzmy. Nawet mogliśmy tego nie wiedzieć, a wyszła nam teza. Czyli z przekształcenia założenia po prostu wyszła nam teza. Są takie zadania właśnie tak skonstruowane. Ta teza wyszła nam taka sama tutaj. To nam to samo dokładnie wyszło. Czyli mogę napisać, co kończy dowód. Był to dowód wprost, ale my nie wychodziliśmy z lewej strony, dochodziliśmy do prawej, tylko my przekształcaliśmy założenie, przekształcaliśmy i doszliśmy do tezy. Są też takie zadania właśnie tak zbudowane, jak to zadanie numer 1. Poradziliśmy sobie, więc możemy przejść do kolejnego zadania. Zadanie numer 2. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i dla każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność. A dodać b nad 2 i to do kwadratu jest mniejsze lub równe od a kwadrat plus b kwadrat i to podzielone przez 2. Czyli zadanie drugie. Oczywiście jest to wykazywanie, czyli zadanie dowodowe. I tak. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i dla każdej liczby rzeczywistej b. Czyli naszym założeniem jest tylko, że a należy do liczb rzeczywistych i b też należy do liczb rzeczywistych. Po prostu tylko tyle. Prawdziwa jest nierówność. Czyli tu nie mamy wielkiego wyboru. Mamy wykazać właśnie tą nierówność. Czyli ja tą nierówność już przepisuję, ale przepisuję ją, jak widzisz, w tezie. No bo właśnie tą nierówność mam wykazać. No i oczywiście dowód. I teraz tak, większość dowodów oczywiście bywa dowodami wprost, ale ja na to nasze spotkanie głównie skupiłam się na dowodach nie wprost, dlatego że część nauczycieli w ogóle o nich w szkole nie wspomina, a one są bardzo fajnymi dowodami do właśnie dowodzenia nierówności. Dlatego większość tych zadań oczywiście poświęciłam dowodom nie wprost. I teraz ja będę stosowała zawsze dowody nie wprost tam, gdzie jest nierówność. Tu jest do wykazania, jak widzisz, nierówność, więc robimy dowodem nie wprost. Dowód nie wprost. I teraz, na czym polega dowód nie wprost? No może zaznaczę kolorem tutaj. Dowód nie wprost polega na tym, że ja przepiszę tezę, ale zaprzeczoną tezę. Czyli napiszę, że a plus b nad 2 i to do kwadratu nie jest mniejsze lub równe, tylko jest większe od a kwadrat, dodać b kwadrat i to podzielone przez 2. Pamiętaj, zaprzeczamy tezę. Tak jak wspomniałam na wstępie do naszej tej lekcji. No i teraz co robimy? No oczywiście będziemy sobie tu stosować wzór skróconego mnożenia, tylko osobno będziemy podnosić do kwadratu górę. Ja to może przepiszę na razie. Osobno góra i osobno dół do kwadratu. A to na razie przepiszemy. No to tutaj wzór skróconego mnożenia idealnie pasuje, czyli a kwadrat dodać 2ab, dodać b kwadrat, podzielone przez 2 do kwadratu to 4 i to jest większe od a kwadrat plus b kwadrat nad 2. Co można z taką nierównością zrobić, żeby ją ładniej zapisać, łatwiej, no i żeby dalej móc przekształcać? Oczywiście, tu jest w mianowniku 4, tu jest w mianowniku 2, a pomnóżmy obustronnie razy 4.
No to jak ja pomnożę razy 4, to popatrz, te czwóreczki mi się skrócą tutaj i mogę zapisać, że zostanie mi a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, jest większe od. Teraz jak ja to pomnożę razy 4, to ta dwójeczka mi się skróci tutaj z czwórką, zostanie mi 2, czyli ja mogę to razy 2 pomnożyć. Będę miała 2a kwadrat plus 2b kwadrat. Teraz ten dowód będę tutaj dalej kontynuowała, więc oddzielę, że to tak jakby dalsza część naszej kartki, tylko tu mi się mam tablicę na szerokość, a nie na długość. W związku z tym teraz, co będę dalej z tym robiła? Będę przerzucała wszystko na jedną stronę, tylko sobie muszę wybrać, która strona mi pasuje. Jak to przerzucę, to będę miała a kwadrat na minusie, ale raczej uczniowie i tak wolą na tą stronę przerzucać, prawda? Więc to przerzucam na tą stronę, to przerzucam na tą stronę. Czyli co mi zostanie? A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat i to przerzucone będzie minus 2a kwadrat minus 2b kwadrat większe od zera. No to wyrazy podobne, możemy sobie podkreślić. A kwadrat minus 2a kwadrat b kwadrat minus 2b kwadrat. No to proszę bardzo, a kwadrat minus 2a kwadrat to jest minus a kwadrat. Później przepiszę plus 2ab, chociaż kolejność nie ma znaczenia. I teraz b kwadrat minus 2b kwadrat to jest minus b kwadrat i to jest większe od zera. Oczywiście coś to Ci już przypomina, nie? Tylko no, nie chcemy, żeby się od minusa zaczynało. To pomnóżmy obustronnie razy minus 1. Pomnożenie obustronnie nierówności razy minus 1 powoduje, że zmieniam znaki i zmieniam zwrot nierówności. Czyli będę miała a kwadrat, później będę miała minus 2ab i później będę miała plus b kwadrat. I uwaga, zmieniam zwrot nierówności, mniejsze od zera. Teraz, jak się tak dobrze przypatrzę, to będę widziała, że był taki wzór, który idealnie wyglądał tak jak ten. To było a minus b do kwadratu, mniejsze od zera. I popatrz, koniec, tylko teraz trzeba to skomentować. Jak jakąś liczbę podniesiesz do kwadratu, to ta liczba, czy ona będzie dodatnia, czy ujemna, czy równa 0, na pewno w kwadracie jest zawsze większa lub równa 0. No bo najmniej może wynosić 0 i 0 do kwadratu to 0. A z plusa robi się liczba dodatnia, a jak jest liczba na minusie, to i tak podniesiona do kwadratu daje liczbę dodatnią. Dlatego mogę pamiętać o tym, że coś do kwadratu jest zawsze większe lub równe od 0. I popatrz, co ja dostałam. Coś większego bądź równego od zera, a ja mi wyszło, że to jest mniejsze od zera. Czyli oczywiście wyszła mi sprzeczność, co kończy mój dowód. Zadanie numer 3. Udowodnij, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność. I ta nierówność tak wygląda. 4x plus 1 nad x jest większe lub równe od 4. Oczywiście od razu budujemy założenie. I teraz, co jest podane w założeniu? To, co jest dane w zadaniu, czyli że x ma być rzeczywista dodatnia. Wystarczy, że napiszę, że x należy do rzeczywistych dodatnich. No tak poprosili. Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej. I tylko tyle jest podane w założeniu. Prawdziwa jest nierówność. Ja tą nierówność oczywiście przepiszę. 4x dodać 1 nad x jest większe lub równe od 4. No i dowód. Ze względu na to, że znowu mamy nierówność, ja będę to dowodziła, oczywiście nie wprost, więc piszemy dowód nie wprost. Przy okazji go ćwiczymy cały czas. Dobrze, na czym polega dowód nie wprost, przypominamy? Na zaprzeczeniu tezy. Więc ja zaprzeczam tezę, czyli napiszę w dowodzie 4x dodać 1 nad x i teraz nie napiszę większe lub równe, tylko napiszę mniejsze od 4. No i teraz tak, co zrobić dalej z tym? Otóż jest w mianowniku x. Chciałabym obustronnie pomnożyć razy x. I teraz zastanówmy się, czy możemy. Możemy, mimo tego, że jest nierówność. Dlaczego? Bo jest napisane założenie, że ma być x liczbą dodatnią. To skoro to x jest liczbą dodatnią, to nie mam problemu ze zmianą znaku. Dlatego mogę pomnożyć obustronnie przez x. Więc jak 4x pomnożę przez x, będę miała 4x kwadrat. Tu jak pomnożę przez x, to te xiki mi się skrócą, czyli będę miała plus 1 i to jest mniejsze od. I tu też muszę pomnożyć przez x, bo wszystko to wszystko. 4 razy x to jest 4x. Teraz wszystko przerzucam na jedną stronę. Od razu sobie segreguję. 4x kwadrat, tu przerzucam minus 4x, dodać 1 i to jest mniejsze od zera.
Mój drogi, bardzo często się zdarza w zadaniach na dowodzenie, że musisz zwinąć w jakiś wzór skróconego mnożenia. I teraz przypomnę Ci wzór. Był taki wzór a minus b do kwadratu. To jest a kwadrat minus 2, ab plus b kwadrat. I niestety musisz po tych czwórkach, po tych x kwadratach, x jedynce, musisz rozpoznać, że jest to wzór skróconego mnożenia. Najlepiej, najszybciej po prostu. Nie mówię, że taka jest jedyna metoda. Są też inne, bo możesz to potraktować jako nierówność kwadratową, rozwiązywać to za przy użyciu delty, ale szybciej jest zauważyć wzór. Wzór zawsze zauważamy po pierwszym składniku i po ostatnim, a ten środkowy jest to składnik kontrolny. Czyli tak, jakie wyrażenie podniesione do kwadratu da nam 4x kwadrat? Oczywiście 2x. Dalej musi być minus, no bo jest minus. I teraz po tym ostatnim. Jaka liczba do kwadratu daje 1? No oczywiście 1 i to do kwadratu. Powiedziałam Ci, że musimy sprawdzić jeszcze ten składnik kontrolny. A więc we wzorze jest 2ab, to jest ten składnik kontrolny. Czyli 2 razy 2x, to jest 4x, razy 1, 4x, no i oczywiście na minusie. Zgadza się? Piszemy mniejsze od zera. No i znowu, podobnie jak w zadaniu numer 2, popatrz co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy kwadrat jakiegoś tam wyrażenia. I teraz, cokolwiek ja bym pod x nie podstawiła, czy dodatnie, czy ujemne, to zawsze, jak jest to całe wyrażenie podniesione do kwadratu, to będzie to liczba większa albo równa 0, nie inna. Zatem, tu nam wyszło mniejsze od 0. Wyszła nam sprzeczność. Wyszła nam sprzeczność, która kończy nasz dowód. Oczywiście dowód nie wprost. Zadanie numer 4. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność. Zadanie czwarte. Założenie. Otóż, dowolne liczby rzeczywiste, no to napiszmy x przecinek y, po prostu należą do zbioru liczb rzeczywistych. Dalej, teza. Mamy wykazać taką nierówność, że 4x kwadrat dodać 5y kwadrat minus 4xy jest zawsze większe lub równe od zera. No i dowód. Będę robiła to dowód oczywiście nie wprost, bo na niego poświęcam na tej lekcji główną uwagę, ze względu na to, że dowodzimy nierówności. Tego głównie się uczymy, dowodzić nierówności. I tak, no to oczywiście zaprzeczam naszej tezie, czyli przepiszę 4x kwadrat plus 5y kwadrat minus 4xy i teraz zaprzeczam, czyli nie większe lub równe od zera, tylko po prostu mniejsze od zera. No to tutaj zwróć uwagę, że jak tu jest bądź równość, to przy zaprzeczeniu być jej nie może. Ale jeżeli by tu jej nie było, to tu przy zaprzeczeniu by musiała być. To tak abstrahuję oczywiście. Dobra, to teraz nie podoba mi się ustawienie na pewno, czyli muszę napisać x koło x, 4x kwadrat minus 4xy, dodać 5y kwadrat jest mniejsze od zera. No i tak, oczywiście te kwadraty nasuwają nam na pewno na myśl, że pewnie jakiś wzór skróconego mnożenia. I ten wzór skróconego mnożenia by nam pasował z tych dwóch, nie? Ale napiszę ten wzór. To mi chodzi o ten wzór a minus b do kwadratu, że to się równa. A kwadrat minus 2ab plus b do kwadratu. I teraz pomyślmy, co musi być tym a, żeby po podniesieniu do kwadratu wyszło 4x kwadrat. No musi być 2x. Odjąć musi być. I teraz popatrz, żeby Ci wyszło 4xy, to my stosujemy tutaj ten drugi składnik, 2ab, no bo minus już przepisałam, więc się zgadza, 2ab, czyli 2 razy 2x, to jest 4x, czyli brakuje nam tylko y. To muszę dopisać y i to do kwadratu. No ale tak się składa, że jak ja tu zacznę podnosić do kwadratu, to popatrz co mam. 4x kwadrat minus 4xy, ale ostatni składnik to jest b kwadrat. I moim b kwadrat to jest y kwadrat, a ja miałam 5y kwadrat. To skoro ja tutaj mam tylko jedno y kwadrat, to muszę dołożyć jeszcze 4y kwadraty, żeby ta nierówność była równoważna tej nierówności, którą teraz napiszę na dole. Oczywiście pamiętaj, nierówności mają być równoważne. Nie może tak być, że tu będzie 5y kwadrat, a tu będzie tylko jedno y kwadrat. Skoro tu zabrałam jedno y kwadrat, to muszę jeszcze dołożyć 4y kwadrat, żeby po sumowaniu wyszło to, co u góry. No i teraz tylko już analizujemy. Wiemy, że z poprzednich przykładów, wiemy, że kwadrat jakiegokolwiek wyrażenia jest zawsze większy lub równy od zera.
Następnie kwadrat jakiegoś wyrażenia pomnożony razy 4 oczywiście też jest większy lub równy od zera. Zatem jak dodamy dwie liczby, które są większe lub równe od zera, no to też nam wyjdzie liczba większa lub równa od zera. Taki zapis jest jak najbardziej poprawny na maturze. Czyli tu jest większe lub równe od zera, a nam wyszło mniejsze od zera. Czyli oczywiście wyszła sprzeczność. A jak sprzeczność, to co kończy dowód? Oczywiście dowód nie wprost. Zadanie numer 5. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność. Ja tej nierówności już nie będę czytała, tylko ją po prostu przepiszemy. Czyli założenie. Co jest tu podane? No dowolne liczby rzeczywiste, więc w zasadzie założenie nam nic nie wnosi do zadania. No i teza, że x do potęgi czwartej dodać y do potęgi czwartej, dodać x do potęgi drugiej, dodać y do potęgi drugiej jest większe lub równe od 2 w nawiasie x do trzeciej, dodać y do trzeciej. Ze względu na to, że mamy nierówność, to ja oczywiście wybieram mój kochany dowód nie wprost, który będzie polegał na zaprzeczeniu na początku tezy. Czyli zaprzeczam tezę, przepisuję początek x do czwartej, dodać y do czwartej, dodać x do drugiej, dodać y do drugiej. I teraz nie napiszę większe lub równe, tylko mniejsze od 2 w nawiasie x do trzeciej, dodać y do trzeciej. I taką nierówność ja już sobie mogę przekształcać dalej. Po pierwsze, no wiadomo, że trzeba tą dwójkę wymnożyć to z tym, więc to przepiszę. Przepiszemy to. Nie jest to w dobrej kolejności, ale na razie tak zrobimy. I wymnażamy 2x do trzeciej, dodać to też razy 2, 2y do trzeciej. Teraz będę oczywiście wszystko na jedną stronę przenosiła, bo są same niewiadome, tylko tak, uporządkuję x koło x-ów, y koło y-ków i to jeszcze zrobię z potęgami fajnie. Czyli tak, najwyższa potęga x do czwartej, to jak przerzucę, będę miała minus 2x do trzeciej i dodać jeszcze x do drugiej. Teraz y. Dodać y do czwartej. Teraz tu jest dalej potęga minus 2y do trzeciej. I dodać y do drugiej. I to jest oczywiście mniejsze od zera. Czyli posegregowałam tak ładnie, uporządkowałam. Dlaczego? Dlatego, że teraz popatrzmy na to i popatrzmy na to. No znowu niestety będę chciała użyć wzoru skróconego mnożenia. I znowu będziemy stosować ten wzór. On bardzo często, widzisz, występuje w zadaniach a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat. Czyli spróbujmy. Co musi być w pierwszym nawiasie, w pierwszym składniku, żeby jak się podniesie do potęgi drugiej, wyszło x do czwartej? No musi być x do drugiej. Dalej odjąć. I teraz, co musi być, żeby x do kwadratu dawało po prostu nam ten podniesiony drugi wyraz do kwadratu, czyli nasze b kwadrat? No musi być x. I to do kwadratu. Sprawdź sobie zawsze, nie zaszkodzi Ci sprawdzić. Czyli tak, x do potęgi czwartej minus 2 razy x kwadrat razy x to będzie 2x do trzeciej, zgadza się. I plus b kwadrat, czyli x kwadrat, zgadza się. No to teraz, jak już to zrobiłeś, to tutaj się robi analogicznie, czyli będzie y kwadrat minus y do kwadratu i to ma być, że to jest mniejsze od zera. Analogicznie, bo to są te same potęgi, widzisz, te same liczby, tylko się różni zmienną. Tu były x, tam były y. No i znowu zapisujemy, że wyrażenie podniesione do kwadratu zawsze, cokolwiek by pod x nie podstawiła, będzie liczbą większą lub równą od zera. To drugie wyrażenie, cokolwiek pod y by nie podstawiła, jak jest podniesione do kwadratu, będzie liczbą większą lub równą od zera. Więc jak dodam dwie liczby większe lub równe od zera, to na pewno otrzymam liczbę większą lub równą od zera. A przecież ja tu miałam, że jest mniejsze od zera. Czyli sprzeczność. Co kończy dowód? Oczywiście nasz dowód nie wprost. Zadanie numer 6. Wykaż, że dla wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność. Zadanie 6. Założenie. Te liczby x i y mają być teraz nieujemne. Czyli ja zapiszę rzeczywiste, ale dodatnie. Czyli nieujemne, suma 0. Bo liczba nieujemna to znaczy, że może to być liczba rzeczywista, dodatnia, ale może to też być 0. Jeżeli ten zapis dla Ciebie jest trudny, to możesz równoważnie zapisać go w postaci x większe lub równe od zera i y większe lub równe od zera. Mają być nieujemne, czyli mogą wynosić 0. Nie może być nic na minusie.
Dobra, to teza na tej bazie założenia mamy udowodnić taką nierówność, że x do trzeciej dodać y do trzeciej jest większe lub równe od x kwadrat y dodać y kwadrat x. Oczywiście ze względu na to, że jest nierówność, robimy dowodem nie wprost, który polega na zaprzeczeniu tezy, czyli x do trzeciej dodać y do trzeciej było większe lub równe, ja piszę mniejsze, od x kwadrat y plus y kwadrat x. Pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście to posegregować, poprzenosić. Myślę, że można by było to poprzenosić odpowiednimi x-y koło x-ów, ale nie konkretnie wszystkie, tylko myślę, że powinniśmy zrobić tak, że x do trzeciej i koło tego zapisać to x kwadrat y. Czyli x do trzeciej minus x kwadrat y. Teraz zróbmy plus y do trzeciej i teraz to przerzućmy. Minus y kwadrat x to jest mniejsze od zera. W zasadzie kolejność i tak nie ma znaczenia, tylko popatrz. Tutaj na wzory mi to nie przypomina dla skróconego mnożenia, tak na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Dlatego, że jest potęga trzecia nieparzysta. To nie bardzo pod wzory podchodzi, ale może by zastosować metodę grupowania. Czyli może by coś powyłączać przed nawias, tak, z tych dwóch pierwszych i z tych dwóch drugich, z tych dwóch kolejnych składników. No to tak, z tego i z tego możemy zabrać przed nawias x kwadrat. Co mi zostanie, jak zabiorę z x do trzeciej, zabiorę x do drugiej? No x. A jak z tego składnika zabieram x kwadrat, to zostanie mi minus y. Dodać. Teraz z tych kolejnych składników zabieram do przodu przed nawias, no oczywiście y kwadrat. Co mi zostanie, jak z y do trzeciej zabiorę y do drugiej? No zostanie samo y minus x. I to jest mniejsze od zera. No to tak. No niby fajnie mi wyszło ta metoda grupowania, ale jest pewien problem. W metodzie grupowania chodzi o to, żeby ten nawias był identyczny z tym. A te nawiasy nie są identyczne, choć są bardzo, bardzo podobne. Musimy zrobić tak, żeby były identyczne. Więc ja proponuję na pewno ten pierwszy przepisać. A teraz, tu mamy x minus y, a tu mamy y minus x. Jeżeli popatrzysz, to zobaczysz, że to jest tylko tak jakby zapisane w odwrotnej kolejności, ale różnią się znaki. Tu było minus y, tu jest plus y. Tu było plus x, tu jest minus x. Czyli co zrobić? Jeżeli różnią ci się tylko znaki, to możesz zawsze wyciągnąć minusa jeszcze przed nawias. Czyli ja nie będę pisała plus y kwadrat, tylko minus y kwadrat. I ten wyciągnięty minus powoduje, że ja tu mogę spokojnie zamienić znaki. Czyli nie będę miała minus x, tylko plus x. Nie będę miała y, tylko minus y. Przy okazji zmieniłam też kolejność, żeby mi tak pasowało jak tu. No i teraz już widzę, że to jest takie samo jak to. Więc możemy, tu będę dalej to zapisywała, więc możemy dalej kończyć metodę grupowania. Otóż w metodzie grupowania chodzi o to, żeby przepisać te nawiasy, które są identyczne, jako pierwszy nawias, razy, a w drugim nawiasie napiszemy to, co nam zostało. Czyli jak zasłonię, zostanie x kwadrat. Jak zasłonię, zostanie minus y kwadrat. I to jest mniejsze od zera. No i tutaj już, mój drogi, jest wzór skróconego mnożenia. X kwadrat minus a kwadrat, y kwadrat. To był taki wzór a kwadrat minus b kwadrat. W jednym nawiasie było a minus b, a w drugim było a plus b. Spróbujmy go zastosować. Czyli tak, początek przepisujemy, no bo tutaj wzoru nie ma, a tu rozbijamy tym wzorem. Czyli w jednym nawiasie będzie x minus y, a w drugim x dodać y. I to jest mniejsze od zera. No to dalej męczymy. Popatrz, x minus y tak jakby do potęgi pierwszej i x minus y też do potęgi pierwszej. To samo. To jak jest to samo, to mogę wykładniki dodać. Czyli będę miała x minus y do potęgi drugiej. Razy x plus y i to jest mniejsze od zera. No i teraz wystarczy tylko analiza. Popatrz, x minus y do kwadratu, to już w poprzednich zadaniach wiesz, że kwadrat jakiegoś wyrażenia, bez względu na to, co za x i za y podstawie, jest zawsze większy lub równy od zera. Natomiast x plus y, jakie jest? Miały to być liczby rzeczywiste dodatnie, tak zapisane, suma 0. Bądź tak zapisane, większe lub równe od zera x i większe lub równe od zera y. Czyli jak ja za x i za y podstawię coś
nieujemnego, czyli większego lub równego 0, to jak to dodam, to też będzie większe lub równe od 0. Tego nie musisz zapisywać jakieś laboraty. To jest oczywiste, tylko to musisz zauważyć i tak chociażby sklamerować jak ja. No więc teraz, jak jest to mnożenie, jak ja pomnożę dwie liczby większe lub równe od 0, obie, to na pewno otrzymam liczbę większą lub równą od 0, a ja tu miałam, że mniejsze od 0. Czyli oczywiście sprzeczność. Co kończy dowód? Na tą lekcję przygotowałam 6 zadań dowodowych. I teraz tak, to nie znaczy, że ty już teraz świetnie dowodzisz, prawda? Tylko to znaczy, że ja chciałam ci pokazać, jakie są metody dowodów, a zwróciłam szczególnie uwagę na tej lekcji na dowód nie wprost. Dlaczego? Dlatego, że ten dowód nie wprost bardzo często pojawia się w nierównościach do zastosowania, a nierówności są związane bardzo często, jak widzisz w tych zadaniach, ze wzorami skróconego mnożenia. A wzory skróconego mnożenia to właśnie jest ten dział zaliczany do wyrażeń algebraicznych. Natomiast przez cały zakres materiału przygotowującego nas do matury z matematyki na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, oczywiście dowody się przewijają. Dowody się przewijają w planimetrii, dowody nawet w geometrii analitycznej, dowody mogą być w stereometrii, w rachunku prawdopodobieństwa, w liczbach rzeczywistych, prawda? Mogą być dowody bardzo często spotykane na potęgach, więc te dowody będą bardzo często się pojawiały, ale będzie to jakby jedno zadanie z kilku, które przygotowuję na lekcji. Natomiast ta lekcja nasza miała być poświęcona dowodom i to szczególnie tym dowodom, które nie są dobrze ćwiczone w szkole, czyli dowodom nie wprost, polegającym na tym, że zaprzeczamy tezę. I te dowody są bardzo fajne, jak widzisz, do dowodzenia nierówności. Czyli jeżeli chcesz udowodnić nierówność, to możesz posłużyć się tą metodą, którą Cię nauczyłam, czyli dowodzić nie wprost. Myślę, że ta lekcja jest bardzo cenna, bardzo ważna dla osób, które chcą zdać maturę, wiesz jak, na 90%, na 96%, 98%, a może 100%. Bo jeżeli myślisz o zdaniu matury na 30% czy 40%, bo nie czujesz się taki dobry w matematyce, prawda? To nic się nie dzieje, to ta lekcja jest może za trudna dla Ciebie. To może przeanalizuj lepiej inną lekcję. Aczkolwiek całe moje starania są skierowane i do tych osób, które mają problemy z matematyką, ale i do tych osób, które chcą zdać dobrze maturę z matematyki. Dlatego jedne lekcje są trudniejsze, inne lekcje są łatwiejsze. W zależności od tego, jakie Ty masz możliwości, jakie masz chęci, i jaką Ty masz determinację, to od Ciebie zależy wynik na maturze. Od Ciebie zależy to, na które lekcje zwrócisz szczególną uwagę. Mam nadzieję oczywiście, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię do kolejnych lekcji.